Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku, dziś nieco innym. A dlaczego? Zapewne większość z Was kojarzy słynny krem kurację od marki Kiehl's pod oczy z awokado. O tym kremie swego czasu było bardzo głośno tutaj na YouTubie, polskim, zagranicznym, wiele youtuberek polecało ten krem. Później znowu były jakieś tam powiedzmy mini afery odnośnie jego składu i tak dalej, ale słuchajcie. Jakiś czas temu jedna z naszych polskich marek tworzących kosmetyki naturalne, stworzyła bardzo ciekawy preparat, krem maskę pod oczy z awokado. I jak tylko zobaczyłam ten produkt, zaczęłam sobie porównywać skład, to stwierdziłam, oho, to będzie świetny, polski, naturalny zamiennik właśnie tego słynnego kremu od marki Kiehl's. No i tak wpadłam na pomysł, żeby zrobić dla Was właśnie taki filmik, pokazać Wam ten produkt, trochę je ze sobą porównać, pokazać mniej więcej na czym polegają różnice, jak to wygląda ze składami i wiem, że tutaj na moim kanale są osoby, które korzystają z kosmetyków naturalnych, szukają różnego rodzaju zamienników, co prawda muszę zaznaczyć, że to nie jest tańszy zamiennik. Bo bardzo często nazwa zamiennik kosmetyczny jakiegoś tam produktu kojarzy nam się z tym, że skoro omawiamy drogi zamiennik, to będzie i tańszy jego zamiennik. Tym razem film będzie nieco inny, ponieważ będzie to naturalny, polski zamiennik właśnie słynnego kremu od marki Kiehl's. Moi drodzy, o jakim kosmetyku będzie dzisiaj mowa? A dokładnie o tym. Jest to marka Fridge, czyli nasza polska marka tworząca kosmetyki naturalne. Jest to ich nowość, która pojawiła się jakiś czas temu w ofercie. Krem maska z awokado pod oczy 4.7. Ale zanim opowiem Wam o tym produkcie nieco więcej, to zacznijmy od może porównania, jak to wygląda w przypadku właśnie tego klasycznego, powiedziałabym bestsellerowego kremu pod oczy od marki Kiehl's. I tutaj rozpocznę od składów. Ja co prawda już na moim blogu analizowałam skład kremu Kiehl's i zrobiłam taką dosyć pokaźną, dużą analizę, ale teraz szybko pokażę Wam jeszcze, co znajduje się w składzie właśnie tego tradycyjnego kremu. I zaczynamy od wody, następnie mamy masło shea, mamy humektant, emolient, kwas BHA, emulgator, emolient, olej z awokado, regulator lepkości, humektant, kolejny emulgator, substancję poprawiającą lepkość formuły, antyoksydant, konserwant, utwardzony olej recynowy, humektant, wosk mineralny i uwaga, paraben, a jak wiecie parabeny to konserwanty, witaminę E, emolient, sekwestrant, substancję aktywną, paraben, olej słonecznikowy, barwnik, witaminę E oraz regulator pH. Czyli widzicie, skład jest dosyć pokaźny, mamy w nim pewne substancje aktywne, ale mamy też bardzo dużo substancji, które tworzą formułę tego kremu, są substancjami tak zwanymi bazowymi, czyli można by było powiedzieć, że one wpływają właśnie na to, jaka będzie konsystencja, jaki będzie kolor, jak będzie się ten preparat rozprowadzał w okolicy naszych oczu. Mamy emolienty, mamy humektanty, no i mamy te kontrowersyjne parabeny. A co znajduje się w takim razie w kremie od marki Fridge? I tutaj, moi drodzy, jak zobaczycie na skład, jest on zdecydowanie krótszy i uwaga, mamy takie substancje jak wodę, glicerynę, emulgator, olej rycynowy, olej z awokado, witaminę E, pantenol, olej słonecznikowy, emolient, ekstrakt z bluszczu pospolitego, ekstrakt z kakao, masło shea, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z wanilii i pantolakton. No i teraz widzicie, jeśli chodzi o składy, mamy bardzo podobne substancje aktywne, ale tutaj w przypadku właśnie tego produktu naturalnego nie mamy tych kontrowersyjnych konserwantów, mamy zdecydowanie mniej substancji tworzących bazę, czyli formułę tego kosmetyku. Dodatkowe substancje aktywne, które będą fajnie działały właśnie na skórę w okolicy oczu i nie ma tutaj barwników, nie ma tutaj jakichś związków zapachowych. No dobrze, to teraz zróbmy sobie takie porównanie, które zobaczycie na tabelach, jeśli właśnie chodzi o te dwa produkty. Dlaczego uważam, że ten kosmetyk będzie dobrym zamiennikiem właśnie tradycyjnego, standardowego kremu od marki Kiehl's? Rozpocznijmy naszą analizę od opakowań.
Zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o opakowanie preparatu od marki Kiehl's, mamy tutaj tradycyjny słoiczek, który jest mniej higieniczny, no bo musimy włożyć sobie tam do niego paluszek, żeby albo jakąś łopatkę, żeby wygrzebać produkt z opakowania, ale mamy pojemność 14 ml. W przypadku marki Fridge mamy opakowanie szklane z pompką, które jest zdecydowanie bardziej higieniczne w użyciu, ale mamy podobną pojemność, czyli mamy 14 gramów. Ceny. Jeśli chodzi o markę Fridge, to ten oto kosmetyk kosztuje około 180 zł. Natomiast w przypadku kremu od marki Kiehl's mamy cenę około 140 zł. Czyli widzicie, nie będzie to tańszy zamiennik, podkreślam, ale będzie to bardzo dobry zamiennik, jeśli chodzi o skład. Idziemy dalej. Kolejna ważna sprawa to konsystencja tych produktów, która, muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo zbliżona. Obydwa produkty mają taką dosyć gęstą, przyjemną, treściwą formułę i bardzo ładnie rozprowadzają się na skórze wokół oczu. Jeśli chodzi o markę Fridge, to tutaj mamy stopniowe wchłanianie ze względu na substancje aktywne, które się w tym kremie znajdują. Natomiast możemy go zastosować na dwa sposoby, czyli możemy ten krem nakładać cieńszą warstwą w okolicy oczu i wtedy będzie on nam się dosyć szybko wchłaniał. Marka dodatkowo proponuje nam, żebyśmy stosowali ten krem również na nasze brwi, ze względu na to, że w składzie znajduje się czysty olej rycynowy i będzie on fajnie działał właśnie na włoski. Jeśli chodzi o markę Kiehl's, to tutaj krem rozprowadzamy standardowo. W przypadku Fridge możemy go zastosować jeszcze grubszą warstwą, nałożyć go grubszą warstwą w okolicy naszych oczu i wtedy będzie on nam działał jak maska. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy konsystencji i aplikacji tych dwóch kremów. Jeśli chodzi o markę Kiehl's, to moim zdaniem ta wchłanialność kremu jest na tyle stopniowa i powolna, że zdecydowanie lepiej sprawdza się on w wieczornej pielęgnacji. Nakładając go w porannej pielęgnacji, nie zawsze dobrze łączy się z korektorem i też nie będzie, może się delikatnie rolować i nie będzie komfortowy, jeśli chodzi o wykonywanie makijażu. Natomiast w przypadku tego kremu, przetestowałam go oczywiście na różne sposoby, nakładając go grubszą warstwą w okolice oczu, fantastycznie sprawdza się w wieczornej pielęgnacji. Natomiast rano, jeśli nałożycie go sobie delikatnie i wklepiecie wokół oczu, od razu poczujecie taki efekt nawilżenia, ale też bardzo dobrze łączy się z korektorem, więc fantastycznie będzie się sprawdzał przed makijażem. Dodatkowym plusem tego kremu jest jeszcze to, że trzymamy go w lodówce. Tak, zaleca nam oczywiście producent, przez co nakładając ten krem w porannej pielęgnacji odczujecie taki efekt chłodzenia i też tak działanie tak zwanej krioterapii, czyli zmniejszenie obrzęków i opuchnięcia w okolicy naszych oczu. To jest bardzo przyjemny efekt w porannej pielęgnacji. Ja w ogóle uwielbiam coś takiego, trzymanie sobie kremów właśnie w lodówce i później aplikowanie ich w okolicy oczu w porannej pielęgnacji, bo naprawdę fajnie one koją, dają ten efekt takiego chłodzenia, odświeżenia naszego tutaj tej okolicy oczu, ale też macie wrażenie, że tak jakby ta okolica nabiera takiego blasku. Dobra, idziemy dalej. Kolejna sprawa to będzie zapach. Jak zauważyliście, w składzie tego kremu nie ma absolutnie żadnych substancji zapachowych, natomiast ten krem pachnie. Pachnie przepięknie i to na pewno jest efekt, który marka uzyskała przez połączenie tych wszystkich substancji aktywnych znajdujących się w składzie tego kremu. Ten zapach jest dosyć intensywny i dosyć długo utrzymuje się też na skórze, zwłaszcza jeśli nałożycie go grubszą warstwą właśnie jako maska. Więc tutaj zaznaczam, że dla osób, które nie lubią zapachów w kremach lub też w ogóle nie lubią kosmetyków perfumowanych, musicie wziąć poprawkę na to, że ten krem mimo wszystko, mimo tego, że nie ma zapachów żadnych syntetycznych w składzie, pachnie. Natomiast krem od marki Kiehl's jest totalnie bezzapachowy. Nie ma żadnych zapachów, które będziecie odczuwać po nałożeniu tego kremu, więc tutaj macie troszeczkę inne, można by było powiedzieć, plusy, minusy i porównanie. Co następnego zauważyłam również w tym składzie? No to oczywiście te substancje kontrowersyjne. Czyli zwróćcie uwagę, tu mamy całkowicie naturalny produkt. Produkt, który zawiera ogromną ilość substancji aktywnych, nie ma w nim żadnych substancji kontrowersyjnych, jakiejś, nie wiem, parafiny, parabenów, silikonów, kontrowersyjnych konserwantów itd. Natomiast
Właśnie w przypadku kremu od marki Kiehl's mamy dosyć dużą ilość parabenów, które jak wspomniałam Wam wcześniej są konserwantami. Kolejna różnica jeśli chodzi o te kremy to jest olej rycynowy. I też na pewno zwróciliście uwagę jeśli chodzi o składy. W przypadku tego kremu mamy czysty olej rycynowy, który ma fantastyczne właściwości, między innymi dla naszych włosków, czyli właśnie to stosowanie kremu na nasze brwi, żeby też sprawić, żeby te brwi były piękne, szybciej rosły i nie tylko. W przypadku kremu od marki Kiehl's mamy już utwardzony olej rycynowy, więc nie uzyskamy takiego działania jak w przypadku tego kremu. Lecimy dalej. Dla kogo te kremy? Moim zdaniem obydwa kremy są przeznaczone do każdego typu skóry. Bez względu na wiek, bez względu na to, jaką posiadacie skórę, żaden z nich nie podrażnia okolicy oczu, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że no tutaj mamy krem naturalny, a tam mamy krem, powiedziałabym, bardziej tradycyjny. Jakie są różnice, jeśli chodzi o skład i substancje aktywne? No to w przypadku kremu od marki Fridge mamy wzbogacony skład o ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z wanilii, ekstrakt z bluszczu, pantenol i pantolakton. Jeśli chodzi o skład w kremie marki Kiehl's, mamy kwas BHA i dużo składników tworzących formułę, emolienty i humektanty. Czyli tutaj mamy, można by było powiedzieć, więcej antyoksydantów, substancji, które będą wymiatały wolne rodniki, które będą rozświetlały naszą skórę, ale mamy też łagodzący pantenol. Z kolei w kremie Kiehl's mamy więcej substancji takich okluzyjnych, nawilżających i można by było powiedzieć też natłuszczających. No i teraz moje pytanie do Was. Czy widzicie różnicę i czy uważacie, że krem od marki Fridge, właśnie ten 4.7 awokado, krem pod oczy, maska będzie dobrym zamiennikiem, jeśli chodzi o markę Kiehl's? Ja uważam, że tak. No, podsumujmy sobie. Mamy podobne konsystencje, chociaż troszeczkę inaczej one reagują na naszej skórze. Mamy kremy, które są przeznaczone do każdego typu skóry, do każdego wieku. Żaden z nich nie podrażnia, chociaż mamy inne składy. Tu mamy skład zdecydowanie bardziej naturalny, bez żadnych substancji kontrowersyjnych, który będzie fantastycznie działał na naszą skórę. Mamy oczywiście ten ekstrakt, mamy olej z awokado, mamy olej rycynowy, mamy pantenol łagodzący, ale mamy też substancje podobne właśnie jak w przypadku kremu od marki Kiehl's. Ceny, no jak widzieliście, ten jest zdecydowanie droższy. Ale tutaj też musicie wziąć pod uwagę, że płacimy za opakowanie, które jest zdecydowanie bardziej wygodne, higieniczne. Mamy krem, który jest bez konserwantów kontrowersyjnych, mamy krem, który trzymamy w lodówce. No i mamy to, co najważniejsze, moim zdaniem, ale też co jest bardzo ważne, polską markę, produkt naturalny, fantastyczne działanie, fantastyczny skład i naprawdę bardzo przyjemną formułę, piękny zapach i coś, co może pięknie działać na okolice oczu. Zresztą powiem Wam, że stosuję ten krem już od jakiegoś czasu i jestem bardzo zadowolona z efektów. Bo rzeczywiście jak nakładam ten krem taką grubszą warstwą w okolicy oczu i stosuję go jako maskę na wieczór, to rano ta skóra wygląda bardzo ładnie. Kiedy stosuję krem w porannej pielęgnacji pod makijaż, to też widzę, że absolutnie nie ma jakiegoś takiego efektu przesuszenia, obciążenia tej okolicy oczu. Moje oczy nie łzawią, a jak wiecie, ja mam wrażliwą skórę właśnie tutaj w tej okolicy. Nie ma żadnego podrażnienia. Co prawda, muszę Wam powiedzieć, że krem od marki Kiehl's też jest bardzo dobrym kremem. To jest również krem, który będzie fajnie nawilżał, natłuszczał okolice oczu, który będzie fajnie się sprawdzał właśnie w takiej wieczornej pielęgnacji. Będzie kremem regenerującym. Ale ja dzisiaj dałam Wam wybór. To Wy decydujecie o tym, w który krem zainwestować Wasze pieniądze. Czy wolicie krem bardziej naturalny, o takim właśnie ciekawym składzie i polską markę, czy wolicie krem tradycyjny. Ja po prostu stwierdziłam, że to jest fajny zamiennik, naturalny zamiennik, o którym warto Wam powiedzieć i warto wspomnieć. Myślę, że znajdą się tutaj osoby, które powiedzą: o tak, nie słyszałam o nim, fajnie, że powiedziałaś i rzeczywiście może warto go przetestować, ale na pewno znajdą się wśród Was też takie osoby, które powiedzą: nie, ja kremu od marki Kiehl's nie zamienię na żaden inny. I to jest zrozumiałe. Moi drodzy, tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę.
Dajcie znać, co myślicie o tym kremie. Czy Was troszkę zaintrygowałam tym dzisiejszym filmikiem i czy podobają Wam się tego typu filmy? Czy mam szukać dla Was właśnie takich różnych zamienników, jeśli chodzi o ceny, albo konsystencje, albo właśnie o składy? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!